Przyjaciele, tak. Wiecie, czytałem taki fragment w psalmie 82. Jest napisane tak. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Tak sobie myślałem o tym trochę i zobaczyłem, wiecie, jakie Bóg ma podejście do nas i też jak On to widzi z praktyki w naszym życiu, wiesz. Słowo Boże mówi, wyście bogami. Wyście bogami. Jezus mówi, bo bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. A Słowo, a Pismo nie może być inaczej interpretowane. Wiecie, i natomiast Bóg mówi, że mimo to, że jesteście narodzeni z Bożego Ducha, i to jest w ogóle apel do narodzonych z Bożego Ducha ludzi, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. I wiecie, te połączenie tej Bożej myśli, ono jest bardzo ciekawe, bo tu jest pokazany obraz ludzi wierzących, tak, którzy mimo tego, że mają cały potencjał nieba do swojej dyspozycji, tak, to żyją na tej ziemi jak zwykli ludzie. Jak zwykli ludzie. A coś wam powiem. My nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. W ogóle my nie jesteśmy zwykli ludzie. Zwykli ludzie to są ludzie, którzy nie poznali Jezusa. To są zwykli ludzie. Homo sapiens popularna taka konstrukcja. Homo sapiens. Ale od kiedy poznałeś Jezusa, ty nie jesteś zwykły człowiek. Dlatego jest napisane, wyście bogami. Rozumiecie? To jest w ogóle bardzo poważne słowo. Jest pewne rozdzielenie na świecie między ludźmi, którzy nie poznali Jezusa, a tymi, którzy poznali Jezusa. To są dwa odrębne byty. Dwie odrębne rasy w ogóle. To są inne rasy. Więc pytanie, dlaczego my, których bogami nazwano, mamy na tej ziemi funkcjonować jak normalni ludzie? Bo wiecie, jaki jest koniec normalnych ludzi? Pomrzecie i upadniecie. Oczywiście ty po śmierci pójdziesz do nieba bez względu na jakość twojego życia. Co ty tam w tym niebie dostaniesz, to już jest inna bajka. W jakim ty miejscu będziesz tam sobie spędzał te życie twoje, tak? Bo jeżeli twoje dzieło będzie byle jakie na tej ziemi, tak? To według dzieła twojego otrzymasz nagrodę. Ale tak czy inaczej tam trafisz. Natomiast jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to ty posiadasz absolutnie wszelką możliwość, żeby na tej ziemi żyć inaczej niż przeciętny człowiek, który jest skazany absolutnie na porażkę. Ludzie bez Boga są skazani na porażkę, wiecie o tym? Oni sobie radzą. Bo ja byłem też bez Boga i sobie jakoś tam radziłem na tej ziemi. To nie chodzi o to, że ktoś nie radzi. Ale wiecie, ja nie znam jednego człowieka, który nie zna Jezusa, jednego takiego nie znam, który mógłby o swoim życiu powiedzieć, że jestem w 100% szczęśliwy i zadowolony i nie ma we mnie ani krama lęku i frustracji. Takich ludzi nie ma. Bo tylko w Chrystusie Jezusie jesteśmy w stanie sięgnąć po bycie bogami. Chrześcijanie to jest jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Nie kłaniamy się sobie nawzajem, jedynie w cudzysłowie. Ale mamy predyspozycję Boga Najwyższego. Ale jest napisane, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie, jak każdy książę. Czyli Bóg, On jest świadomy tego, co my posiadamy, bo On wie, że On w nas mieszka, ale też On, jako arbiter, obserwuje nasze życie i mówi, ludzie moi, dzieci moje, dlaczego macie żyć jak przeciętni ludzie? Wy jesteście nieprzeciętni. Nieprzeciętni. Te teologie takie, ja nieraz to słyszałem, mówię, jesteśmy zwykłymi grzesznikami, zbawionymi z łaski. To jest nieprawda, że my jesteśmy zwykłymi grzesznikami. My jesteśmy nową nacją, nowym narodem, nową konstrukcją. Posiadamy zupełnie inne geny. Rozumiecie? Inne geny. Wiecie, że wystarczy jeden gen, tak? Jeden gen albo dwa różnicy, tak?
98 jest takich samych. Nie wiem, może ktoś z Was mnie pouczy, jaka jest różnica w genach między człowiekiem a szympansem? Jeden gen. Jeden gen! A jak wiele czyni? Jeden gen oddziela małpę od człowieka! Jeden gen! 99% takich samych genów! Ale jeden powoduje, rozumiesz, że nie bierzesz stopą banana, ok? I nie trapiesz się po tyłku, proszę Ciebie, przyglądając się na innych zwalonym językiem. Jeden gen czyni Cię człowiekiem, a nie małpą. Jest ogromna różnica między ludem Bożym, a ludem niebożym. Ogromna różnica! Lud Boży od ludu niebożego jest oddzielony jak wschód od zachodu. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Jesteśmy inną nacją. Jesteśmy Chrystusowcami. I nie musimy na tej ziemi żyć byle jak. I możemy na tej ziemi prezentować Królestwo Boże w mocy. Mamy do tego pełne prawa i pełne predyspozycje. Rozumiecie? Diabeł nie musi nas dojeżdżać, a grzech nie musi rządzić w naszym życiu. Taka jest prawda. Taka jest prawda o nas. Ludzie w świecie są dojeżdżani przez diabła, a grzech rządzi w ich życiu, ale nie w moim i nie w twoim. Im może się nie udać. Oni mogą zapaść na różnego rodzaju stany wewnętrzne i zewnętrzne. Oni mogą mieć depresję, oni mogą chorować, oni mają prawo do glejaka. Ty nie masz prawa do glejaka. Nie masz prawa do raków, nie masz prawa do biedy, nie masz prawa do patologii, nie masz prawa do depresji. Wiesz dlaczego? Bo masz inny gen. Ten jeden gen czyni cię zupełnie inną postacią. Rozumiesz? Inną postacią. Inną postacią. Nie pomrzesz jak ten świat. Ja chcę, żebyś dzisiaj, kiedy będziesz wielbił Boga, przyszedł do Boga z po prostu myślą, byś powiedział: Boże, czy ja jestem inny? W ogóle jestem inny niż ten świat. Boże, ja widzę dzisiaj siebie w zupełnie innych barwach. Nieważne co czuję, nieważne co myślę, bo to jeszcze myśli i moje odczucia, one jeszcze gdzieś biegają w tym świecie, bo się przyzwyczaiły jak te głupie idiotki do tego. Ale ja nie jestem z tego świata. Jestem z innej galaktyki. Jesteś z innej galaktyki. Galaktyka, w której mieszkasz, nazywa się niebo. Jej panem i królem jest Bóg Wszechmogący. Rozumiesz, nie pochodzisz z ziemi. Jesteś przechodniem na ziemi. Więc ja chcę, żebyś żył jako przechodzień. Ja chcę, żebyś żył 24 godziny na tej ziemi jako pielgrzym. Ja nie chcę, żebyś się utożsamiał z tą ziemią. Ja nie chcę, żebyś się przyzwyczajał do tej ziemi. Ja nie chcę, żebyś swoją celę, bo ta ziemia jest celą pewnego rodzaju, żebyś meblował tą celę. Ja nie chcę, żebyś meblował celę. Ja nie chcę, żebyś układał sobie życie. Ja chcę, żebyś żył zwycięskim życiem Boga. Zwycięskim życiem Boga. Żebyś wziął autorytet nad każdą mentalnością ziemi, która przychodzi do twojego życia. Żebyś powiedział: nie! Nie jestem z ziemi! Nie pochodzę z ziemi! Jestem obywatelem nieba! Obywatelem nieba! Jest we mnie niebiańskie DNA! Módl się do niego! Hakota Fema Reho Kadala Heja! Ruach Sakadala Barla Eos! Hebre! Hebre Mahaja Brados! Padre Hor! Odkupieni! Shabbat Shalom, glory of the Creator Jesus Christ. Amen.
Lecz na razie na ziemi duchu.
wywyższamy Ciebie. Jest Jezus, wy.
świata jest Jezus, wywyższam Cię. Znoszę głos i ręce swe. Królem świata jest Jezus, wywyższam Cię. Mieszka we mnie, on nie mieszka nie wiadomo gdzie, on mieszka we mnie.
siłę. Król nas! Związujemy i odsuwamy w imieniu Jezusa. Król nas! W imieniu Jezusa. Król nas! Ty królem jest Jezus. Król nas! Jesteśmy wolni. Król nas! Od wszelkiego ciężaru. Król nas! Od wszelkiego stresu. Król nas! Od wszelkich kronicznych sił. Abyś chodził o własnych możliwościach. On Cię powołał,
do tego, abyś ty miał objawienie. Objawienie to wewnętrzne oświecenie. Jeśli podejdziesz do tego tematu z wiarą, to Bóg oświeci dzisiaj twoje wnętrze. On dzisiaj przyjdzie do ciebie z wewnętrznym oświeceniem. Nie ma opcji na załatwienie tego tematu po ludzku. Nie ma takiej opcji i Bóg wcale od ciebie tego nie chce. On jest duchem i kontaktuje się z nami w duchu. On chce ci dzisiaj dać objawienie, to wewnętrzne przekonanie, oświecenie, bez czego nie jesteś w stanie dalej podążać. Jeśli to jesteś ty, to wyjdź, nałożymy na ciebie ręce. Długo modlisz się o jakiś temat. Bóg przychodzi do ciebie dzisiaj z objawieniem, z wewnętrznym oświeceniem. Thank you.
kraj ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedliwość są gwałcone. Nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad tamtymi. To słowo mówi nam o tym, że za każdą opresją w twoim życiu stoi siła demoniczna takiego czy innego rzędu. Chciałbym, żebyś teraz w imieniu Jezusa wziął autorytet nad wszelką opresją na twój umysł, jakiekolwiek dziedzinie życia. Żebyś powiedział do diabła w autorytecie, który masz: diable, ja nie zgadzam się z tym, co robisz w moim życiu. Związuję cię, przeklinam i nie pozwalam ci wpływać. Ty, który jesteś wyższy i ty, który jesteś nad nim, nie pozwalam ci działać. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja teraz zgadzam się z tymi ludźmi, którzy biorą autorytet w duchu teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, żadna moc demoniczna nie posiada władzy na jakąkolwiek dziedziną życia ludzi na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa, ja teraz przeklinam w autorytecie Jezusa każdą demoniczną siłę. Ja to rozbijam. Każdą demoniczną siłę wyższego i każdą demoniczną siłę, która jest nadwyższym. W imieniu Jezusa, ja ustanawiam, że każda demoniczna siła w tej chwili jest związana, przestaje działać, nie może mówić, nie może wpływać na myśli. W imieniu Jezusa, ja to rozbrajam. W imieniu Jezusa, ja nie pozwalam temu działać. Ja usuwam to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, ty przeklęty duchu, każdy przeklęty duchu, atakujący sprawiedliwego Bożego. W imieniu Jezusa, jesteś związany teraz. Nie pozwalam ci działać. Usuwam cię z ich życia. W imieniu Jezusa, nakazuję ci teraz, abyś zamilknął i wyszedł z naturalnym oddechem. Teraz! W imieniu Jezusa, każdy przeklęty duch, opresjonujący jakąkolwiek dziedzinę z życia ludzi tutaj. Teraz wypełnię ludzi, Jesus Christ.
Yeah.
spłacił dług. Golgota to miejsce zbrodni czci. Golgota tam wykonało się. Golgota, tam Jezus zmazał mój grzech. Golgota, tam Boży Syn spłacił dług. Golgota, to miejsce zbrodni i czci. Golgota, tam Jezus zmazał mój grzech. Golgota, tam Boży Syn spłacił dług. Golgota, to miejsce zbrodni czci. Tam Jezus zmazał mój grzech. Golgota, Jesteśmy tak pewni tego, że nawet to, co widzimy w
naszym życiu, co jeszcze nie jest święte, to nas nie jest w stanie przerazić teraz, Ojcze. My to poniżamy, Ojcze. My wywyższamy Twoją krew nad naszym życiem. My wywyższamy Twoją krew. Ogłaszamy, że mamy wartość Twojej krwi. Wartość Twojej krwi, Duchu Święty. Są mnie wydany jedyny Boży Syn. Są mnie wydany jedyny Boży Syn. Jedyny Boży Syn.
przyjść do mnie teraz. Gdzie jest ktoś z was, kto nie oddał życia Jezusowi? Kto nie zaufał mu jeszcze? Czy jest tu ktoś, kto nie oddał życia Jezusowi? Przyjdź do mnie. Pomodlę się z tobą. Przejdziesz na tą drugą stronę. Jeżeli nie masz pewności, gdzie pójdziesz po śmierci, to ja też nie mam żadnej pewności.
Pana, proste dotykanie. Nigdy nie jest niedostępny.